Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Entuzjasta jakuzy. Zatem witamy drogie słuchaczki oraz szanownych słuchaczy, a także widzów już w 73. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu audycji serwisu GameMusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Serdecznie zachęcamy was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarza, a także łapę w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku. Również dziękujemy obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na Patronite oraz Ko-fi. A dzisiaj ze mną w naszym wirtualnym studiu, oprócz mojego szanownego redakcyjnego kolegę Pawła Dębowskiego, jest po dłuższej przerwie do naszych skromnych progów powraca nie kto inny jak Mateusz Gołom, niepoprawny entuzjasta japońskich RPGów oraz memów o gołębiach. Witaj, Mateusz. Również witam, bardzo mi miło was gościć ponownie. cudownie słychać. Ciebie będzie dzisiaj gorąco, ale wydaje mi się, że gorącej będzie jeszcze, jak będziemy kiedyś kontynuować ten odcinek, a to będzie niebawem. A zatem, nie zdradzając, kolejnym gościem nasz drogi, niezastąpiony Paweł Klimczak, aka Nafta, dziennikarz, muzyk, producent, DJ oraz fanatyk japońszczyzny. Ohaja gozaimashita, Pawle, witaj. Dzień dobry, dzień dobry. Panowie, bardzo się cieszę, że dzisiaj się udało po wielu perturbacjach spotkać się i porozmawiać o tym temacie, bo temat jest naprawdę bardzo istny i ciekawy z racji tego, że uznaliśmy, że w październiku organizujemy tutaj jako Fundacja Game Music przy współpracy ze Square Enix koncert Final Fantasy, a dokładnie Final Symphony we Wrocławiu 14 października o godzinie 19 w Narodowym Forum Muzyki. Zabrzmi przegenialna muzyka autorstwa Nabuomatsu Masasiego Hamauzu, a dokładnie muzykę do Final Fantasy 6, 7 i 10 będziecie mogli usłyszeć na żywo bardzo, że tak powiem, monumentalnych momentami aranżacjach. I tutaj serdecznie z Pawem i chyba z naszymi gośćmi serdecznie was zapraszamy do udziału w tym koncercie, jeżeli jeszcze są bilety, bo jak ostatnio patrzyłem, no to już tam się chyba zostały jakieś niedobitki, dlatego łapcie póki jeszcze są. Panowie, zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszej rozmowy, zacznę od pytania standardowego. Czego ostatnio słuchaliście z muzyki do gier, a może nie z muzyki do gier? Zacznę może od naszego Mateusza. Mateuszu, co tam ostatnio się u ciebie kręciło? Z muzyki do gier to głównie podczas grania Final Fantasy XVI. Tak się składa, że jesteśmy chwilę po premierze, więc jest to właściwie jedyne, co tam się kręci muzycznie pod kątem growym. No i to głównie podczas tego, jak gram. Natomiast z niegrowych tematów ostatnio odkryłem taki dosyć młody, bo wydali dopiero jedną epkę, jeden single, shoegaze'owy zespół Bosses, więc jeżeli lubicie taką cięższą, klimatyczną muzykę, to oczywiście bardzo, bardzo polecam. Zwłaszcza, że mają w swoim opisie na Spotify takie zdanie Defeat Your Inner Bosses, więc zakładam, że gdzieś w tle mają jakieś inspiracje grami również, być może. Tak by sugerował ten podpis. A jak wrażenia z muzyki do Final Fantasy VI, jakbyś miał porównywać do ostatnich odsłon? Wiesz co, ja... Żeby było śmieszniej, to czuć tam trochę rękę, wbrew pozorom, Uematsu, nie tylko Sokena. Dla mnie jest to taka gdzieś tam wdzięczna mieszanka muzyki sokenowskiej z tymi klasycznymi klimatami Final Fantasy. Generalnie poza jakimiś tam drobnymi wyjątkami bardzo dobrze się jej słucha, bo są tam momenty, które gdzieś tam są uwarunkowane też fabularnie, które troszeczkę odstają od reszty muzyki i to może być takie delikatnie dyskusyjne dla słuchaczy, natomiast ogólnie rzecz biorąc jest to bardzo wdzięczna muzyka, która fantastycznie się zgrywa z tą grą.
No i myślę, że gdzieś tam fani zarówno Sokena, jak i Uematsu na pewno znajdą coś dla siebie w tym soundtracku. Mhm, jasne. Pewnie więcej o tej muzyce będziemy rozmawiać przy kolejnym spotkaniu. Nafta, a co ostatnio się u ciebie dobrego kręciło? Jeśli chodzi o gry, bo miałem trochę wolnego czasu, który musiałem spędzić biernie, więc sporo grałem na Switchu na przykład. I grałem, wreszcie udało mi się zagrać i już prawie przejść Live Alive, ten remake. Długo się nosiłem. Niesamowita gra, niesamowita muzyka i Yoko Shimomury. Tak. I grałem też Front Mission First remake. O, cudownie. I tam też Yoko Shimomura robiła muzykę, więc miałem takie właśnie dwa tygodnie z jej muzyką i wiadomo, dwie trochę różne dwie stylistyki, bo w Live Alive ta muzyka jest, no raz, że jest oczywiście podporządkowana tym poszczególnym rozdziałom tej gry, które wiadomo rozgrywają się w innych miejscach i w czasie, i w przestrzeni. No ale gdzieś tam na przykład we Front Mission słychać nie tylko te militarne oczywiście wiadomo dźwięki, ale też to, z czego Shimomura jest znana, więc te takie, nie wiem, ja na to mówię epicka tkliwość. Ono ma jakiś taki talent do właśnie tworzenia bardzo ckliwego nastroju, ale jednocześnie w bardzo monumentalnej oprawie, także to było. No zresztą później to pokazała w Kingdom Hearts. Tak, absolutnie. I tutaj jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, ja też nie jestem jakimś fanem wielkim, ani wrogiem też, nie? Kingdom Hearts, ale akurat muzyka z tej serii jest naprawdę fenomenalna i też ją lubię. Szczególnie z pierwszej części, no i piosenki, tak, tytułowe z Utadu. Tak, a tak poza tym to takie jakieś stare, trochę bardziej niszowe, ekstremalne, black metalowe, kosmiczne trochę dźwięki, jak na przykład taki zespół Internal Decay, który chyba wydał w ogóle jedną płytę w latach 90. i już słuch o nich zaginął, a tak poza tym no to właśnie te dwie gry, a Live Alive absolutnie z miejsca, to jest top 3 klasycznych RPGów, takich z lat 90. dla mnie absolutnie niesamowita gra i bardzo, bardzo eksperymentalna, co wiadomo, że w japońskich RPGach nie jest może dominującą cechą ta eksperymentalność. Chociaż w sumie, jak się tak zastanowić, no ale to może temat na inny dzień. To jest na inny ten, a zgadza się, ja tylko dodam od siebie, że fantastycznie, że Square Enix pokusił się i zrobił rewizję tej gry i dał drugą szansę, bo z tego co ja pamiętam, ta gra nie pojawiła się nigdy w wersji anglojęzycznej na zachodzie. Tak więc no super, że to zrobili, no i liczę na to, że będą mieli więcej takich, zmienią trochę kierunek od tego dotychczasowego i faktycznie dadzą drugie życie niektórym swoim produktom. Przybyć do końca, no, technologia 2D, 3D, tak. To jest absolutnie jedna z lepszych rzeczy, które się wydarzyła w ostatnich latach, jeśli chodzi o właśnie takie klasyczne bardzo japońskie RPG, czy strategiczne RPG, czy turowe, bo to po prostu jest niesamowite, to naprawdę świeżo wygląda i po prostu pięknie. No, Octopath Travel mi się wydaje, że też trochę otwarł te drzwi i tutaj trzeba bardzo mu podziękować, niezależnie od tego, jaki tam spadł trochę na niego zasłużonej, niezasłużonej krytyki. No ale to już pewnie będziemy niejednokrotnie wracać do tych tytułów, może dzisiaj, albo w ciągu kolejnych naszych spotkań. Pablo, a co tam u ciebie leciało? No ja wcale nie będę oryginalny, bo ostatnie tygodnie spędziłem na słuchaniu albumu właśnie z Final Fantasy XVI. Trochę z przyjemności, ale też z obowiązku. Z obowiązku, bo ktoś musiał napisać recenzję i ta się nareszcie pojawiła na stronie. A z przyjemności, bo kurczę, mimo wszystko muzyka z finala mi się bardzo, ale to bardzo podobała i ja mogę powtórzyć to, co mówiliśmy przy okazji innego podcastu, w którym braliśmy udział, że muzyka Sokena będzie na takiej mojej shortliście do albumu roku. To jest jeden z fajniejszych albumów, jaki pojawił się w tym roku. No tak, jeszcze próbowałem wyczyścić swoją playlistę na YouTubie, bo niestety więcej dobrej muzyki z gier
można znaleźć niestety tylko na YouTubie albo ewentualnie na płytach CD. A na mojej playliście na YouTubie znalazła się na przykład muzyka z Katamari Damashii, którą sobie słuchałem w trakcie pisania recenzji, żeby się troszkę wychillować. A tak to przeważnie chyba więcej czasu spędzałem na oglądaniu zaległych również filmów o grach i muzyce do gier niż słuchaniu ich tak naprawdę. Mam nadzieję, że teraz te najbliższe tygodnie czy najbliższy miesiąc będzie dla mnie troszkę luźniejszy i będę miał więcej czasu na słuchaniu tak w taki sposób bardziej relaksacyjny bym powiedział. No to ja ci życzę tego, żebyś sobie nadrobił, bo faktycznie taki miesiąc i uzupełnienie wiedzy i doścignięcie niektórych albumów, które się przyoczyły, to jest bardzo dobry miesiąc, biorąc pod uwagę, że ten rok to jest bardzo bogaty. Dobrze, panowie, to jeżeli chodzi o mnie, to ja miałem okazję przesłuchać dwa albumy. Dosłownie takie, jedna jest świeżynka, jedna jest ubiegłoroczna, ale dopiero teraz do mnie w moje ręce trafił ten album. A zatem Gun Trails, Original Soundtrack Adam Curry, Fatal P. No, prawda jest taka, no kto z nas nie uwielbia Shonen Upy, tak? No i jakiś czas temu tak się złożyło, że zakochałem się w miniaturowej wersji jednego z Shadow Upów wydanych na konsolę Playdate. No i Guns of Trails of Super Funk, no jest takim ukłonem w stronę klasycznych japońskich Shonen Upów. No i gdzie muzyka tego Adama Kareya tylko potęguje naszą nostalgię do tych elektronicznych, a wręcz momentami dyskotekowych melodii rodem z lat 90. No i serdecznie bardzo polecam ten soundtrack wszystkim sympatykom tego wymierającego gatunku, chociaż dużo teraz jest odświeżonych tych tytułów na Nintendo Switcha i chwała Bogu niektórym firmom, że to robią. Zaś jeżeli chodzi o drugi album, to jest płyta winylowa Modulation Final Fantasy Arrangement Album Binobuo Matsu. No jeśli dobrze wam znana jest twórczość Nobuo Matsu, a szczególnie poboczne projekty jak zespoły rockowe The Black Mage oraz Urban Papas, no to płyta Modulation Final Fantasy Arrangement Album będzie dla was bardzo miłym zaskoczeniem. A dlaczego? No nie jest to ani rewizja, ani próba zrobienia czegoś nowego z twórczością kompozytora Nobuo Matsu. Prędzej nostalgiczny powrót do czasów, kiedy z uwagą wsłuchiwaliśmy się w muzykę. Tak też zrobiło Matsu. Zabrał na warsztat ulubione utwory serii Final Fantasy i dał im po prostu drugie życie. A wszystko to okraszone elektroniką, syntezatorami, modulatorami, które no momentami brzmią naprawdę jak wczesne dzieła Jean-Michel Jarre. No albo na pewno godny przesłuchania czy zakupu, no to już kwestia sporna. Muzyczna odyseja serii Final Fantasy, część pierwsza. Tak, dzisiaj rozmawiamy o pierwszych odsłonach Final Fantasy, a mianowicie o jedynce, dwójce, trójce, czwórce, piątce i szóstce. Uznaliśmy, że warto jakby poświęcić, oddzielić od siebie te dwa podcasty, chociaż godzina 15 minut, miejmy nadzieję, że się zmieścimy, to i tak jest bardzo mało, żeby porozmawiać o każdej z osobno części, jaki miała też wpływ na elektroniczną rozrywkę, jaka miała wpływ pod kątem muzyki. No pewnie dzisiaj trochę porozmawiamy sobie o tym. Ja też nie chciałbym, panowie, oczywiście pewnie jakoś w trakcie rozmowy to wyjdzie samo z siebie, ale też byśmy nie poświęcali za bardzo aż uwagi o samych kwadratowych, o Squaresoft, a obecnie Square Enix, bo pewnie każdy z nas i każdy z naszych słuchaczy bardzo dobrze jest znana ta historia, chociaż pewnie trzeba będzie kilka słów o tym powiedzieć, jakby co, no to też odsyłamy was do internetu, tam jest mnóstwo informacji na ten temat. My raczej chcielibyśmy dzisiaj trochę więcej o samej muzyce porozmawiać, bo jak wiemy, rzadko się zdarza, żeby na łamach jakichkolwiek podcastów można byłoby usłyszeć trochę więcej o muzyce do ulubionej odsłony, a szczególnie Final Fantasy. Skromne początki kwadratowych pikseli. Ja się zastanawiałem, jak się za to zabrać, to znaczy jak opowiedzieć naszym widzom, słuchaczkom oraz słuchaczom o tym, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o te kwadratowe piksele, a mam na myśli głównie o Square. Wiemy, że wcześniej był Dragon Quest, którym bardzo mocno zainspirował chłopaków ze Square Enix.
ze Squaresoft wówczas, czy Square, tak? No bo wiemy, że jakby w Japonii Square, w Stanach Squaresoft był nazywany, tak więc jakby te dwie nazwy były jakby różne od siebie tutaj, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy kilka osób, które miały ogromny, ale to bardzo ogromny wpływ na to, jak seria wyglądała, w jaką stronę ona podążała. No ja pozwolę sobie je wymienić. Jeżeli kogoś ominąłem waszym zdaniem, to proszę też powiedzcie. No z mojej oceny tak naprawdę wiadomo, Hironobu Sakaguchi, Yoshitaka Amano, Kazuko Shibuya, a Yoshinori Kitase i Nobuo Uematsu, tak? Hironobu Sakaguchi wiemy, ojciec Final Fantasy, Yoshitaka Amano, osoba, która tak naprawdę stworzyła w dosyć bardzo artystyczne te postacie, gdzie później Kazuko Shibuya musiała przenieść tą taką artystyczną wizję Amano do wersji takich pikselowych, prawda, kilku pikseli. Z kolei Yoshinori Kitase, wiemy, że on dopiero dołączył do zespołu tam gdzieś przy tym, jak powstawała piąta odsłona Final Fantasy. Niestety pierwsza, druga, trzecia, czwarta, to on jeszcze wtedy za bardzo chyba nie pracował, jeżeli dobrze pamięć nie myli. Jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast Nobuo Uematsu, wiadomo, od samego początku kompozytor odpowiedzialny za wszystkie utwory. I panowie, jak z waszej perspektywy z tego czasu wyglądały te skromne początki kwadratowych pikseli? Czy wiedzieliście od samego początku, z czym macie do czynienia, czy raczej to gdzieś jakimś takim, powiedzmy, szczęśliwym trafem trafiła do was odsłona. Pamiętajmy, nie rozmawiamy dzisiaj o Final Fantasy 7, ani 8, ani 9 i tak dalej, tylko mam na myśli o tych starszych finalach, które przypuszczam, że nie były waszymi pierwszymi finalami. Tak więc może zadam te pytanie i skieruję w pierwszej kolejności do Mateusza. Mateuszu, jak to u ciebie wyglądały te skromne początki z tymi pikselami, jeżeli chodzi o Final Fantasy? Te skromne początki wyglądały tak, że ja lat naście prawdopodobnie, lub może, no chyba tak, chyba 15 lat już, siedziałem w kafejce internetowej mojego małego miasteczka i ściągałem romy z różnych stron, będąc nakręcony właśnie, bo moją pierwszą grą było Final Fantasy, pierwszym zresztą takim dużym JRPG-iem było Final Fantasy VII, to tak naprawdę na kanwie tego zainteresowałem się JRPG-ami i po prostu ściągałem nielegalne romy w małej kafejce internetowej w moim małym miasteczku, które później odpalałem na PC-cie. No i tak się właściwie zaczęło, tak naprawdę. Z tych pierwszych 6 odsłon nie jestem w stanie sobie chyba teraz już tak z perspektywy tych lat przypomnieć, która dokładnie była moją pierwszą grą, natomiast to, co mogę powiedzieć, to, że na pewno odbiłem się od pierwszych 3, bo jeszcze nie były tak technicznie mocne, jak te części od 4 do 6. Więc te pierwsze 3 gry tak naprawdę ograłem już później, będąc dużo starszym, ale na pewno odsłony, które będąc młody skończyłem jako pierwsze, to były te między 4 a 6. No i tak, no bez wątpienia też muzyka Sakaguchiego jest tym, co bardzo mocno rzucało się w uszy właściwie. No tak, ale konkretnie o muzyce pewnie powiemy później, no ale... Tak, będziemy o tym rozmawiać. Znaczy, byliśmy na pewno wszyscy ciekawi, jak u ciebie to się zaczęło, jeżeli chodzi o te starsze odsłony. Nie wiem, kurczę, zaryzykuję stwierdzenie, że to właściwie w naszym kraju, w Polsce, u wielu zaczęło się bardzo podobnie od... Jeszcze wtedy ten serwis nazywał się bodajże Emu Dreams, taki najpopularniejszy, który hostował romy ze starych konsol. Zwłaszcza, że u nas te konsole nie były dostępne tak naprawdę, jeśli wszyscy pamiętamy, nie? Zastanawiam się, czy ktokolwiek kiedykolwiek trafił na jakąś pegasusową podróbkę Final Fantasy, czy w ogóle by była taka, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Bo może nie wszyscy słuchacze, jeżeli mamy młodych słuchaczy, może nie wszyscy wiedzą, że mieliśmy za czasów naszej młodości podróbkę Nintendo, która nazywała się Pegasus i kupowało się na ryneczkach gry na kartridżach. Ale akurat na JRPG nigdy mi się tam nie trafiło, więc dopiero pierwsze takie zetknięcie ze starymi JRPG-ami to było przy pomocy romów. Mm-hmm.
A Nafta, jak to w takim razie, jak ty wspominasz swoją pierwszą pikselową odsłonę Final Fantasy? Dosyć podobna historia do Mateusza, bo ja też byłem z dzieciaka użytkownikiem Pegasusa i tam nie było JRPG-ów. Tam było, nie wiem, tysiące romów Mario, taków różnych Mario na przykład. Oczywiście strzelanie do kaczek, tego typu historie były, ale Donkey Kongi, tak, ale JRPG-ów też się nie spotkałem, ale prawdopodobnie to była pierwsza klasa liceum i jeden kolega zaczął mówić: o, nie wiem, czy słyszeliście, jest taka gra Chrono Trigger. I gdzieś też właśnie romem się częstowaliśmy i rozwaliło głowy, więc od razu, jakie inne gry, i wtedy pojawiły się te finale. Później to była głównie szóstka, była przede wszystkim szóstka. Absolutnie też zrobiła ogromne wrażenie na mnie wtedy. Natomiast też kiedy byłem użytkownikiem PSP, to były te takie remake'i, tak. Jedynki, dwójki i w nie się dosyć zagrywałem, natomiast 3, 4 i 5 to były już historie dalsze. Wydaje mi się, że w trójkę do dzisiaj chyba nie zagrałem. Czekam na promocję. Trójka się dopiero... Na Pixel tak, Remastery. Trójka się dopiero... na tak, a trójka się dopiero pojawiła... Przepraszam ci wchodzę zdań. Trójka z tego, jeżeli dobrze pamiętam, pojawiła się w formie tego wersji DS-owej. I grałem w nią na chwilę, przez chwilę, ale nie za bardzo byłem fanem tego stylu graficznego. To w zasadzie nie jest tak, że ten styl graficzny jest jakiś zły, po prostu trochę nie mój vibe, to był. Ale piątkę grałem na DS-ie, natomiast przez kadridża z Game Boy Advance'a i byłem pod ogromnym wrażeniem, jak bardzo jest to otwarta pod wieloma mechanicznymi głównie względami gra i oczywiście ja już grałem w czasach, kiedy to nie robiło aż takiego wrażenia, ale wyobrażam sobie, że w czasach, kiedy ta gra wyszła, to musiało być szokujące dla ludzi i wydaje mi się, że właśnie to jest chyba cecha tych pierwszych finali. A wydaje mi się, że do dzisiaj finali, bo tam rozmawialiśmy troszeczkę o 16, ja nie chcę tutaj wprowadzać znowu zamieszania, ale Final Fantasy to jedna z tych naprawdę wielkich AAA, wtedy jeszcze nie było AAA, ale wiadomo, ale takich wielkich serii, która jest chyba najbardziej radykalna w swojej formie i w swoich metamorfozach, bo nie można tego powiedzieć o Call of Duty raczej, czy jakichś innych tych takich dużych grach, które mają tyle odsłon, które się pojawiają bardzo często. Finale zawsze robiły na mnie wrażenie właśnie pod tym względem, że pod względem mechanicznym, pod względem gameplayu to zazwyczaj było coś innego od poprzedniego i bardzo wielu rzeczy próbowano, może nie wszystkie rzeczy się udawały. No i ta episkość, to co od razu zrobiło na mnie wrażenie, może właśnie przez to, że to szósta część była tym pierwszym finalem moim, ale absolutnie szokujące, że jakby taka niepozorna pikselowa gra może chcieć oddawać, czy przez muzykę, czy przez jakieś takie sceny wręcz filmowe, mimo tych pikseli i dla mnie właśnie to jest taka finali, to jest zawsze imponująca, że one przekraczają twoje ograniczenia techniczne pod względem narracyjnym, pod względem pokazywania akcji, pod względem klimatu, atmosfery, bo nawet 15, która jest jaka jest, ale ona próbowała też jakby zrobić takie rzeczy, które może trochę wykraczały poza możliwości techniczne w tamtym momencie, więc absolutnie tutaj taka Rom Nation podpisuje się pod tym, co powiedział Mateusz, no bez tych Romów, bez tego, na co na przykład Nintendo teraz bardzo, bardzo dosyć mocny młot ruszyło z młotem na te wszystkie strony z Romami i tak dalej, a według mnie wciąż ta cena, którą oni wołają za Pixel remastery finali, jest trochę nieuzasadniona. Plus też uważam, że powinniśmy mieć cały czas dostęp do oryginalnych wersji tej gry. Dobry, swobodny, klasyków, tak, żeby można. Tak. Bo te Pixel remastery, one wyglądają super. Absolutnie tutaj nie mam żadnych uwag. Natomiast z odświeżoną muzyką, tak. Jeszcze szczególnie, chociaż wolałbym tą że można sobie, choćby na przykład może... Ja tu mógłbym się kłócić znowu, ale fakt, czy ta cena jest uzasadniona, czy nie jest uzasadniona. Żeby można było mieć łatwo dostęp, może w ramach tej platformy Nintendo Switch Online, czy coś tam, do tych oryginałów,
Zresztą chyba Final Fantasy VI przez chwilę było w tym nie, było w tym SNESie Mini. Natomiast no właśnie o to chodzi, żeby mieć też dostęp do tych uczciwy, legalny, tu zaznaczę, ale łatwy, przystępny dostęp do tych starych, oryginalnych wersji. Choćby po to, żeby z ciekawości sprawdzać, zagrać godzinkę, dwie, bo to też nie są gry, które może mechanicznie się zestarzały pięknie, szczególnie te pierwsze finale, ale żeby zobaczyć i usłyszeć, jak ludzie te 30 lat temu absolutnie łamali ograniczenia technologiczne swoją wyobraźnią i właśnie aspiracją narracyjną, która była ogromna aspiracja narracyjna. Pablo? To jak te twoje początki też wyglądały z pikselami, jeżeli chodzi też o serię Final Fantasy? U mnie nie będę oryginalny, tu też powiem, że z pomocą przyszły mi oczywiście romy, ale nie ogrywałem Finala na Pegasusie, tylko na PlayStation. Moje pierwsze takie spotkanie z Final Fantasy to było spotkanie z pierwszą częścią wersji na PlayStation i pamiętam, że ja tej gry nie przeszedłem. Że jakoś pograłem, nie wiem, może kilka godzin co najwyżej. Ale wiedziałeś, z czym masz do czynienia. Wiedziałem, z czym mam do czynienia, bo właśnie to jest ironia, że ogrywam jakiś bardzo stary tytuł sprzed X lat na konsoli, na którą już wyszło Final Fantasy VII, wokół której zrobił się duży szum. I to jest tak dosyć ironiczne. Nie pamiętam, dlaczego zagrałem w jedynkę. Chyba chciałem zobaczyć, z czym mam tak naprawdę do czynienia, z czym ta seria się je. Zobaczyłem, widziałem, że nawet fajna, ciekawa grafa, ale no, tak jak chłopaki powiedzieli, no, mechanika już mocno zestarzała. W zasadzie cała gra się trochę zestarzała i troszkę mnie odrzuciła, więc pograłem sobie chwilę i na tym to się skończyło. I minęło po tym czasie kolejne lata i kolejną grą z tej serii, z którą miałem do czynienia, to było Final Fantasy III na Nintendo DS właśnie, które tutaj zostało wspomniane. To była w ogóle moja pierwsza gra na DS-a, a grę kupiłem w moim znajomym sklepie z konsolami po takiej dużej przyjacielskiej obniżce, więc dlaczego miałbym z tego nie skorzystać. I tutaj też fabuła bardzo naiwna, graficznie wyglądała naprawdę fajnie, muzycznie stamtąd pamiętam na pewno motyw bitewny czy ten utwór, który pojawia się na mapie głównej i tak dalej, i bardzo przyjemnie mi się w to grało, ale Eternal Winning, dokładnie. Ale znowu, to jest, jak tak patrzę, wiesz, po tym oczywiście ograłem sobie pozostałe części, tak, oczywiście również na romach, takie legalne ogranie pojawiło się w moim domu tak troszkę później, ale chciałem właśnie zobaczyć, czym ta seria jest, więc postanowiłem sobie ograć wszystkie te pierwsze, najpierw te pierwsze 6 części, później przyszła 7 i później jakoś to poszło dalej, bo byłem coraz bardziej zainteresowany, coraz bardziej mnie to jakoś kręciło, jarało. No i oczywiście to już był ten zaawansowany moment w moim życiu, kiedy interesowałem się tymi JRPG-ami no, znacznie bardziej. I jakbym miał określić moje zderzenie z tymi grami, to bym powiedział w ten sposób. Pierwsze trzy części już dzisiaj mocno trącą myszką i ciężko było mi dzisiaj je ograć w takim klasycznym, w tej klasycznej wersji. Nawet gdyby były jakoś legalnie dostępne, czyli jak tu Mateusz mówił, w tym Nintendo Online, czy w jakiś inny sposób, to naprawdę ciężko byłoby mi w ten tytuł ograć. Natomiast ta późniejsza trylogia, czwórka, piątka, szóstka, to są odsłony, które w żadnym stopniu się nie zestarzały. Nawet gdybyście ograli te klasyczne, w ich klasycznych odsłonach na Super Nintendo Entertainment System, bawilibyście się przednio przy nich. W żaden sposób się nie zestarzały i cieszy mnie to, że Square postanowiło je w jakiś sposób odświeżyć, tak żeby te gry nie odstraszały wyglądem, bo niektórych pixel art może rzeczywiście trochę odstraszać, ale w tej nowszej wersji no już jest takie bardziej przystępne dla nowego gracza i naprawdę cieszy mnie to, że
że nowi gracze będą mieli okazję się z nimi zapoznać. Ale również tu się podpisuję właśnie po tym, co Mateusz powiedział, że te starsze gry powinny być w jakiś sposób powszechnie, legalnie dostępne, żeby każdy rzeczywiście miał okazję zobaczyć, jak te oryginalne gry wyglądały, jak one się zmieniały na przestrzeni lat i jak te zmiany później wpływały na to, jak wyglądała nie tylko seria Final Fantasy, ale w ogóle JRPG, jak się zmieniają na przestrzeni tych wszystkich lat. No, to znaczy ja się na pewno cieszę, że zrobili tą rewizję, no bo też ta archaiczność, może nas samych, chociaż się wychowywaliśmy też na takich grach, bądź nowych graczy, może odstraszać, dlatego dobrze, że to zrobili. Mogli jedynie ewentualnie zrobić taką opcję przełączania między starą a nową wersją. Zresztą tam się trochę mówi o tym, że jakby teraz ten Pixel Remaster to trochę nieco odbiega od tych wersji komórkowej, która została też wydana. Niemniej jednak super, że to się pojawiło. Ja tylko ze swojej strony dodam, że u mnie to wyglądało tak, że wszyscy praktycznie zaczęliśmy od tych starszych odsłon Final Fantasy, czy to była 7, 8 czy 9. No i gdzieś poniekąd później chcieliśmy odkrywać trochę ten świat, który nas zaprowadził do tej ulubionej odsłony, zarówno pod kątem rozgrywki, ale też muzyki. U mnie wyglądało tak, że ja bardziej chciałem od strony muzyki zbadać te pierwsze odsłony Final Fantasy, bo wiedziałem, z czym będę miał do czynienia, jeżeli siądę i zacznę grać. I też jak wy, no nie było dostępu do tych wersji oryginalnych, bo ani NES-a, ani SNES-a nie posiadałem. I trudno było, co dopiero jakby te kadridże kupić, czy tam sprowadzić ze Stanów, bądź z Japonii. I próbowałem na ROMach, ale się odbiłem, dlatego później z pomocą przyszły te wersje, o których ty zacząłeś, Paweł, mówić, czyli na PlayStation. Mam na myśli Final Fantasy Origins 1 i 2 i Final Fantasy Anthology, tam była 4, 5 i 6 część. I tak się złożyło, że wtedy miałem okazję zakupienia tych odsłon, no i na PlayStation 1 udało mi się zagrać i w takich, powiedzmy, w miarę oryginalnych wersjach, nieco odświeżonych już jakby z animacjami, bo też tam były dodane, tak przynajmniej tak w przypadku 6 było. Tak, naprawdę bardzo miłe mam wspomnienia i zarówno od strony muzycznej, też jak i mimo tego, powiedzmy, mosiężnego gameplayu czasami. Ale jakby to są takie bardzo miłe, ciepłe wspomnienia, jeżeli chodzi o te odsłony. No ale dobrze, gry grami Final Fantasy, ale tak na dobrą sprawę, gdyby nie muzyka, to chyba wszyscy się tutaj zgodzimy, że ciężko powiedzieć, czy seria Final Fantasy by odniosła taki sukces. Można powiedzieć, że 50% sukcesu, a tutaj przyczyniła się też muzyka Nobuo Matsu. Kompozytor przyszedł na świat w 1959 roku, 21 marca. Już w wieku tam 12 lat młody Omatsu wskazuje pierwsze takie, powiedzmy, przejawy zainteresowania się muzyką. Co jest ciekawe, bo zazwyczaj było tak, że ci kompozytorzy, kompozytorki już zaczęły w wieku 6 lat się uczyć na jakimś fortepianie, pianinie, tak chociażby było z Yoko Shimomurą, która ona już bodajże w wieku 6 lat zaczęła grać na fortepianie, uczyć się, i tak samo było z Yuzo Koshiro. Natomiast no tutaj w wieku 12 lat zaczął się interesować muzyką przez pożyczoną gitarę od dziadka. Samouk, uczy się, kształci się grać. W tym samym czasie postanawia też pobierać lekcje gry na pianinie swojej starszej siostry. No to co jakby pozwala mu poszerzyć te horyzonty. Następnie jako nastolatek zaczął poznawać wiele innych zachodnich artystów muzyki popularnej. No tutaj to jest nie żadne odkrycie Ameryki, ale Deep Purple oraz Elton John. A ogromny miał wpływ na kompozytora, no i staje się idolem tych zespołów. Natomiast bardzo dużą twórczość muzyczną na kompozytora miała również muzyka klasyczna, szczególnie kompozycje organowe Jana Sebastiana Bacha, który się urodził też 21 marca, żeby było zabawnie. No i też tak sami inni wybitni twórcy jak Sergiusz Prokofiew czy chociażby Piotr Czajkowski. No i to nawet widać w tych starych odsłonach fantasy, ten romantyzm i nie tylko barok się jakby
uwydatnia w tych utworach, gdzieś słychać te nawiązania, tak samo w przypadku do rocka progresywnego pokroju Deep Purple, czy tam powiedzmy Jim Hendrix i wielu, wielu innych znanych artystów, których pewnie dzisiaj będziemy rozmawiać. No i takim powiedzmy przeskakując o kilkadziesiąt lat, mamy 85 rok, 1985 rok, Uematsu dołącza do zespołu składającego się wyłącznie praktycznie z młodych studentów, którzy sami do końca nie wiedzą, jak potoczą się losy obecnej firmy Square. W tym samym czasie jakby dostaje swoje pierwsze poważne zlecenia na skomponowanie muzyki do gier, m.in. Cross Chaser Blasty, wydany na domowe komputery. On też jakby wiem, że był DJ-em w radiu, pisał jingle i tam wiele innych takich, ale to jakby nie przynosiło mu tego rezultatu, który by oczekiwał. No i przez kolejne lata kompozytor też jakby napisał oprawę muzyczną do wielu innych tytułów od Square, Night Knight, Alpha Right, Racer, 3D World Runner czy Cleopatra, Numohu. No jednak żadna jakby nie przynosi mu większego rozgłosu. No i tutaj wiemy, jak mniej więcej się potoczyła później kwestia związana ze Square, zdeterminowany Hironobu Sakaguchi, jeden z jakby członków projektantów w firmie, no postanawia przy współpracy z niewielkim sztabem osób stworzyć grę Final Fantasy, tak, która miała jakby przypieczętować troszeczkę losy firmy, no i do współpracy zaprasza wspomnianego przeze mnie wcześniej Yoshitake Amano, Nobuo Matsu, no i wśród... Jak historia się potoczyła, no to chyba dobrze wiemy, bo się potoczyła dobrze. No i panowie, Nobuo Matsu, człowiek orkiestra, czy wy macie takie wrażenie, czy to jest taki kompozytor, który faktycznie rodzi się na 100 lat, albo na ileś tam nawet i więcej, taki powiedzmy może nawet, nie wiem, Mozart, Beethoven, że nie pisze oczywiście muzyki współczesnej, chociaż muzyka do gier jest taką muzyką współczesną, jakby nie patrzeć, ale jakby zajmuje się tą działką i to jest niesłychane, tak, że pisze, zaczyna od takich powiedzmy 8-bitowych, później 16-bitowych dźwięków i odnosi sukces, staje się idolem w przyszłości wielu nowych przyszłych kompozytorów, którzy teraz piszą i jak zawsze mówią w swoich wywiadach, to Uematsu był dla nich takim inspirującym człowiekiem, dzięki któremu jakby zostali sami kompozytorem. Czy to jest faktycznie taki człowiek orkiestra, nafta? To jest odkrywca? Kurczę, to jest taka trudna sprawa, bo ja tak w ogóle średnio lubię takim operowanie takimi wielkimi hasłami, bo my wciąż żyjemy w tej epoce, prawda? W sensie wciąż muzyka Uematsu jest żywa i to nie jest tak, że już jesteśmy oddzieleni te 50-100 lat. Dla mnie, i to dotyczy wielu w ogóle aspektów japońskiej popkultury, kiedy ona, sam wymieniałeś bardzo dużo zachodnich wpływów, prawda, na Uematsu. I wydaje mi się, że on jest jedną z tych osób, która absolutnie fenomenalnie przetłumaczyła pewne rzeczy z muzyki zachodniej na japońską wrażliwość. I w połączeniu z tym, czym miały być gry z serii Final Fantasy, czyli czym dalej w las, one są coraz bardziej epickie, coraz bardziej filmowe, coraz bardziej poszerzają to, czym jest w ogóle gra wideo. Bo przecież tutaj ta filmowość gier jest dzisiaj dla nas absolutnie naturalna. To jest wpisane na przykład w AAA gry, szczególnie przez takie rzeczy, które te ekskluzywy Sony, które są wprost trochę reklamowane jako interaktywne filmy, prawda? Początek tego to jest oczywiście Final Fantasy, powiedzmy, między innymi oczywiście. I on dla mnie jest właśnie takim człowiekiem, który fenomenalnie przetłumaczył język innej epickości, czyli tego rocka progresywnego, tych symfonicznych rzeczy. On to wprowadził do języka muzyki gier wideo w grach wideo. I bardzo z szacunkiem... Zminiaturyzował to, tak, można zminiaturyzował. To właśnie właściwie do tego dążyłem, że tutaj mamy też ten kontekst tego, że on może nawet jeśli miałby wtedy orkiestrę na podorędziu, no to potem i tak trafił na chipa, który
który w ogóle jakby w sobie orkiestry nie zmieści. I wydaje mi się, że też spora część nostalgii, jaką mamy za tą muzyką, wynika właśnie z tego, że ona bardzo unikalnie brzmi. I tutaj jest taki splot wielu bardzo sprzyjających okoliczności, że ta technologiczna, która ten bardzo charakterystyczne brzmienie zdefiniowała, i okazuje się, że właśnie ta epicka muzyka, którym na przykład nie przepadam tak bardzo za muzyką symfoniczną, właściwie poza kontekstem właśnie gry, filmy, raczej jej nie słucham. Natomiast w tym wydaniu, jak powiedziałeś, zminiaturyzowanym, w tym wydaniu demake, tak mi się słowo ciśnie na usta, właśnie w tym wydaniu 8-bitowym, 16-bitowym, to jest zupełnie nowa jakość, to jest zupełnie coś innego, to jest coś, do czego się wraca. I my tutaj trochę rozmawialiśmy o remake'ach. I w remake'ach bardzo często chwała za te, jeżeli w opcjach da radę przestawiać się między starą a nową muzyką, ale w remake'ach bardzo często się robi symfoniczne rzeczy z tego wszystkiego. W Dragon Questie chyba 11, prawda, jest ta opcja też, żeby właśnie się przełączyć. I tylko dla gier wideo i tylko dla gier wideo w danej stylistyce teraz, obecnie, czy przy tych ograniczeniach technologicznych, no bo dzisiaj wiele gier indie bardzo podobnie, prawda, brzmi jak te stare japońskie RPG, gdzie wtedy ci ludzie może chcieli, żeby to brzmiało jak orkiestra symfoniczna, no ale brzmiało jak brzmiało przez ograniczenia technologiczne. Dzisiaj, kiedy może być orkiestra symfoniczna i jest w grach, to ja jednak wolę, kiedy jest ten taki minimalizm w jakimś sensie. Oczywiście wiadomo, to jest tylko jakaś tam moje osobiste gusta, natomiast dla mnie Uematsu jest właśnie taką osobą, która bardzo udanie połączyła wiele wątków w nową jakość, która była perfekcyjnie dopasowana do medium, w którym operowała, czyli do tych raczkujących gier wideo, a szczególnie do raczkujących japońskich RPG-ów, gdzie przy pomocy tych pikseli chciano oddać historie godne filmów. Więc absolutnie on jest wyjątkową osobą. On jest osobą, która wychwyciła coś. Jest, jak w kulturze dla mnie, te wielkie postacie są głównie osoby, które wychwytują pewną rzecz na styku wielu różnych zjawisk i tworzą nową jakość w tym miejscu. I Uematsu bez wątpienia jest taką osobą. Mm-hmm. Czuć ducha jak pikseli, po prostu lubimy, jak słuchamy też muzykę do tych nowych czy takich. Absolutnie, może to jest kwestia naszego wieku, bo jako milenialiści mamy chyba jakieś takie proklinacje do udawanej nostalgii, no bo już wszyscy się przyznali, że nikt to nie grał jak to wyszło, tylko zagraliśmy później, więc mamy jakieś takie proklinacje do udawanej nostalgii i nie ma w tym nic złego, absolutnie. Jak najbardziej. Mateuszu, a jak to na przykład z twojego punktu widzenia twórczość Uematsu, czy to jest faktycznie taki człowiek orkiestra, albo może sprytny plagiator? Nie wiem, czy to będzie kontrowersyjne stwierdzenie, natomiast... Koniecznie, nie ma ci nie wstydź, nie wstydź się, powiedz to. Nie, mówię, że właśnie nie wiem, natomiast okay. Dla mnie, z mojej perspektywy, Uematsu nigdy nie był kompozytorem symfonicznym. Ja go zawsze postrzegam jako kompozytora rockowego. Te wszystkie koncerty, nawet to Final Symphony, które będzie w Polsce, czy Distant Worlds, komponowane, znaczy przepisy... projektowane jako koncept muzyki symfonicznej. Tak jakby nie są dla mnie do końca tak jakby tym, co słyszałem w tych grach. Tak na przykład, jak mamy Pixel Remastery, one tam mają dużo takiej rockowości. Ja mam takie poczucie, od zawsze zresztą, słuchając muzyki Uematsu, że on przede wszystkim pisał te swoje utwory jako utwory stricte rockowe w towarzystwie. Bitewne. Tak, w towarzystwie dodatkowo instrumentów klasycznych, i to wyraźnie wyróżnia jego kompozycję spośród innych, nie tylko zachodnich gier RPG, gdzie ta muzyka jest wyraźnie epicka, wyraźnie filmowa, ale też spośród stricte japońskich gier RPG, nie?
gdzieś tam co jakiś czas przewija nam się w tej rozmowie kwestia Dragon Quest, to na przykład Sugiyamy nie jestem w stanie słuchać w domu, bo dla mnie to jest muzyka, która ilustruje te rzeczy, które dzieją się w Dragon Questach, nie? Te wszystkie wydarzenia. Natomiast muzyka, no było Uematsu, każdy utwór jest piosenką rockową tak naprawdę, nie? Którą możesz sobie odpalić i tak naprawdę nawet słychać często w tych utworach, nie wiem, mamy Town Music z pierwszego Final Fantasy, czy tam z trzeciego Final Fantasy, nie pamiętam już, który to był, ale ma taki flecik w tle, którego linia melodyczna brzmi jakby w miejsce tego flecika miał być wokal, nie? Więc dla mnie to było coś, co wyróżniało Nobuo Uematsu. Dlatego też akurat tutaj zgadzam się, że niekoniecznie w tym momencie historii nazywałbym go geniuszem, czy tam wykorzystywał jakieś wielkie słowa, żeby określić jego lub jego twórczość, natomiast bez wątpienia miał wyjątkowy, jak na nie tylko swoje czasy, jak i na współczesne czasy, pomysł, że ta muzyka nie musi być stricte ilustracją, że można pożenić utwory rockowe z tym, co się dzieje na ekranie. I to wyraźnie to czuć. I to wyraźnie tak jakby wybija serię Final Fantasy spośród innych gier, dlatego ta muzyka rzuca się w uszy, nie? Ona jest tak napisana, ma wyraźny bas, ma wyraźną konstrukcję rockową, nie? Bardzo często. Nawet wiem, że trochę tutaj wyjdę poza te pierwsze części Final Fantasy, ale przytaczając nawet, jeżeli mówimy ogólnie o Nobuo Uematsu, to bardzo znane Aerie Steam, kiedy ja tego słucham i na przykład widzę covery, kiedy ten utwór jest zagrany tylko na pojedynczej gitarze akustycznej lub klasycznej, mam wrażenie, że ten utwór był napisany z myślą o gitarze, a nie o orkiestrze symfonicznej, nie? O pojedynczej gitarze, że jest taki intymny, cichy i spokojny i da się go bez problemu zagrać w pojedynkę na gitarze, nie? Tak, no on ciekawe. Nie traci nic z tego. Proszę. To jest interesujące, co powiedziałeś. Ja się pod tym podpisuję, bo ja poniekąd też mam takie odczucia. Pewnie za chwilę Nafta coś będzie chciał dodać, co tutaj zacząłeś powiedzieć. Tak więc już za chwilę Nafcie oddam głos, bo jeszcze Pablo czeka w rezerwie. Ja tylko dosłownie chciałem powiedzieć, że to jest interesujące, co powiedziałeś, Mateusz, bo u mnie to uruchomiło pewną taką myśl, że Uematsu pisząc te utwory, takie bardzo w ograniczonych czasach przez ten sprzęt, on jakby celowo robił, w ogóle to jest interesujące, że sprzed ponad 30 lat możemy niektóre utwory tak zaaranżować, żeby brzmiały właśnie tak jak powiedziałeś, albo na gitarę, albo na orkiestrę symfoniczną, albo na zespoły rockowe, albo nawet wersje jakieś powiedzmy takie sety DJ-skie. To jest bardzo interesujące, że jego muzyka ma tak bardzo prosty język, a zarazem niekiedy można by powiedzieć, że skomplikowany, to było uzależnione, wiadomo, im nowsza część, tym bardziej mógł sobie na jakieś eksperymenty pozwolić. Więc to jest naprawdę interesujące, co tutaj zacząłeś opowiadać i w tym momencie chciałbym nawciąć. Ja tylko na szybko, bo tak absolutnie też się zgadzam z Mateuszem, że to jest rockowe, ale właśnie są dwa narody na świecie, które absolutnie kochają do dzisiaj rocka progresywnego i to są Polacy i Japończycy. I bardzo dużo jest tam takiego właśnie dudlowania progresywnego, sensownego, bo ja będę bronił rocka progresywnego, dzisiaj się dużo trochę modlę, żeby źle mówić o nim, ja jednak będę bronił. Natomiast absolutnie ta rockowość i wydaje mi się, że to jest też coś, co bardzo zainspirowało następne pokolenie autorów, autorek muzyki do gier, właśnie ta rockowość, bo dzisiaj nawet na przykład słuchając, nie wiem, do Xenoblade Chronicles, tam jest przecież tyle właśnie takich gitarowych, czy Is ma bardzo gitarowe soundtracki, więc tu absolutnie ta rockowość Uematsu. I to jest chyba to, co na nasze polskie, ewidentnie rockowe serduszka też dobrze działa, bo ja lubię różną muzykę, ale jednak ta muzyka gitarowa gdzieś tam siedzi we mnie, więc jak najbardziej. I te
a rock progresywny jest taką, nie chcę powiedzieć bastardyzowaną, ale jednak taką bardziej przystępną, bardziej chwytliwą wersją muzyki symfonicznej, tak mi się wydaje, więc tutaj jak najbardziej UMA zrobił bardzo interesującą rzecz, która rezonuje w muzyce, szczególnie japońskiej muzyce, rezonuje do dzisiaj. Pablo, jak to jest u Uematsu? Geniusz naszych czasów? Czy plagiator? Jak to jest? Człowiek orkiestra. Tak jak chłopaki, nie chcę używać dużych słów, ale odpowiem to w ten sposób. Czy Uematsu wielkim człowiekiem jest? Moim zdaniem tak, jak najbardziej. A wpływ na to miały tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że kiedy swoją pracę Uematsu zaczynał, to były te czasy, kiedy oddzielano pracę programistów, grafików od kompozytorów. W ogóle powstał zawód kompozytor muzyki do gier. Tak? To już nie są te czasy, kiedy programista robił jednocześnie grafikę, jednocześnie muzykę, jednocześnie praktycznie robił wszystko, tylko jest osobna osoba, która zajmuje się tworzeniem muzyki. A druga rzecz jest taka, że Uematsu doskonale czuje medium, jaką są gry wideo. I to było widać już w pierwszej odsłonie Final Fantasy. On doskonale wiedział, że tak jak patrzy się na jego pracę, tak na przestrzeni tych wszystkich lat, jak zaczynał i gdzie skończy tak naprawdę, widać, że Uematsu czuje, czym są gry wideo, czym są japońskie RPG. Chyba doskonale wiedział o tym, że to muzyka w Final Fantasy to nie jakieś, nie wiem, dwie, trzy melodyjki, które mają być grane po prostu w tle, mają towarzyszyć tylko graczowi gdzieś i gdzieś przygrywać, tylko towarzyszyć graczowi w takim sensie, że jest czynnym współtowarzyszem głównych bohaterów tak naprawdę. I to słychać w każdym tak naprawdę odsłonie finali, że ta muzyka ma potężny wpływ na to, jak odbieramy to, co się dzieje na ekranie, jak odbieramy walkę, jak odbieramy tę całą przygodę, którą tak naprawdę przeżywamy. Tak? W Dragon Quest jest oczywiście kamieniem milowym, jeśli chodzi o potężnym kamieniem milowym, jeśli chodzi o japońskie RPG. Muzyka Sugiyamy no, również spełnia swoją funkcję. Jeśli chodzi o opisywanie tego, co się dzieje na ekranie, również ma taki przygotowy vibe, ale zarówno gra Dragon Quest, jak i muzyka Sugiyamy mają jedną wspólną cechę. Są bardzo konserwatywne, czyli nie podlegają tak naprawdę żadnym zmianom. Jak zobaczycie sobie, czym jest Dragon Quest od samego początku do końca, no to tych zmian tak naprawdę było niewiele. To jest gra, w której tak naprawdę gracz przeżywa przygody, są tam jakieś może pojedyncze, jakieś bardzo niewielkie zmiany, ale jak odpalicie sobie każdą kolejną odsłonę, no to wiecie, że ma się do czynienia z Dragon Questem. Z muzyką Sugiyamy jest mniej więcej taka sama sytuacja. Jakąkolwiek część byście nie odpalili, no to usłyszycie tam muzykę z Dragon Quest. Taka sama była w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i tak dalej, z pewnymi nowymi może aranżacjami i nic więcej. W przypadku Final Fantasy, i tu mówiliśmy o tym na samym początku, te każde kolejne części coś nowego dodają do serii, albo w ogóle przechodzą jakieś potężne zmiany. W przypadku muzyki widać, że jest dosłownie to samo. Praktycznie nie ma odsłony Final Fantasy, gdzie ta muzyka brzmiałaby podobnie. Bo Nobuo Uematsu, to już powiedzieliśmy, jest fanem muzyki rocka progresywnego, jest fanem również opery, było nie było. Jeśli dobrze pamiętam, również muzyki jazzowej. I widać, że tę wiedzę, te umiejętności z komponowaniem muzyki wszelakiej wykorzystywał na bieżąco w każdej kolejnej odsłonie finali. Wiecie, chcieliśmy usłyszeć rock progresywny? Dostaliśmy rock progresywny. Chcieliśmy usłyszeć operę? Final Fantasy 6 jest tego najlepszym przykładem, tak? Chcieliśmy usłyszeć taką czy inną muzykę? Dostaliśmy taką muzykę. Ta muzyka cały czas się zmieniała, cały czas ewoluowała razem z serią Final Fantasy. Dlatego jest tak dobrze zapamiętywana przez nie tylko fanów serii, ale w ogóle przez fanów japońskich RPG. Dlatego cieszymy się, kiedy słyszymy o tym, że będą kolejne koncerty z muzyką finali, bo ona jest po prostu
po pierwsze ta muzyka jest różnorodna, a po drugie ta muzyka stała się mimo wszystko, mimo tych upływu, przepraszam, ponad już 30 lat, stała się ponadczasowa. Mhm. Dobrze, no tutaj dużo zostało, ująłbym nawet tematów poruszonych, które moglibyśmy rozwijać. Niestety czas nam na to nie pozwala. Ja bym, panowie, chciał przejść już teraz jakby do konkretnych odsłon Final Fantasy, bo dzisiaj chcemy porozmawiać, mam nadzieję, że czasu nam starczy, a od Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 i 6. To zacznijmy może, wydaje mi się, że to jest chyba trafne słowa, kryształowa muzyka, tak? Czyli Final Fantasy 1, 2, 3. To są te odsłony, które pojawiały się mniej więcej w odstępie czasowym między 1 a 2 lata, czyli Final Fantasy I mamy 1987, później Final Fantasy II 1988 i trójka 1990. Wszystkie trzy odsłony pojawiły się na NES-ie, a przenośnej konsoli od Nintendo. No i ja się zastanawiałem, jak to też ugryźć trochę od strony muzycznej. To znaczy, nie chciałem, żebyśmy się skupiali o grze, o rozgrywce. Może gdzieś to poniekąd między słowami gdzieś z naszych ust to padnie. Ja bym chciał właśnie powiedzieć o takich najważniejszych utworach, które później miały bardzo ważny wydźwięk, jak się rozwijała dalej ta seria pod kątem muzyki. Tutaj jakby też zachęcam was do dołożenia swoich jakichś, powiedzmy, typów. I tak, myślałem sobie, że na pewno Final Fantasy 1 stoi utworem preludium, tak? Trzeba sobie to jasno powiedzieć, i tematem głównym, czyli May Team, a następnie mamy, wiadomo, Matoya Cave. W przypadku drugiej części poniekąd to się powtarza, ale pojawia się Chocobo Team, czyli postać, która no jest chyba jedną z najbardziej charakterystycznych, ikonicznych postaci obok mogłów w Final Fantasy. No i mamy te preludium, które, jak głosi historia, Uematsu praktycznie na kolanie w ostatniej chwili skomponował ten utwór, ponieważ Sakaguchi nagle wskakuje do pokoju i mówi: Uematsu, masz szybko, masz 15 minut, żeby napisać utwór, który będzie będzie, powiedzmy, otwierał też dziś menu grę. Ja mam do was pytanie, czy te utwory, które wymieniłem, bądź które wy byście chcieli, czy one faktycznie są taką reprezentatywną częścią tego świata, tego kryształowego? No bo jasno trzeba sobie też powiedzieć, pierwsze trzy odsłony to były takie części, które za bardzo nie miały takiej bardzo skomplikowanej fabuły. Chodziło o to, że wdawaliśmy się w postać jakiegoś tam, powiedzmy, wojownika, maga, złodzieja i kilku innych jakichś postaci, te profesje, które zostały stworzone, i one bardzo wyróżniały wówczas Dragon Questa, czy chociażby inne gry, które poniekąd wtedy się jeszcze pojawiały. Ale one jakby są reprezentatywne, te utwory, dla całych tych pierwszych trzech odsłon gry. I pytanie, może zacznę teraz od Mateusza. Mateusz, czy ty się z tym jakby zgadzasz? Czy chciałbyś ewentualnie coś tutaj dodać w kwestii tych utworów, albo może masz swoich jakieś inne utwory? Mam na myśli na razie o jedynce, dwójce, o trójkę zaraz przejdziemy. Wiesz co? Ja tak sobie zastanawiam się nad tym pytaniem gdzieś tam w tle, jak mówisz, i ja zawsze miałem poczucie, że tak naprawdę spoiwem tych gier jest to właśnie preludium, o którym wspomniałeś, nie? Że jest to zresztą utwór, który się pojawia nawet teraz w 16 Final Fantasy, ale jeśli chodzi o muzykę, to nawet te trzy pierwsze części jest mi trochę trudno łączyć ze sobą, bo poza takimi elementami wspólnymi, jak właśnie wspomniany utwór preludium, czy nie wiem, wszystkie właściwie pierwsze battle teamów z pierwszych sześciu odsłon, zaczyna się od konkretnej tam dwóch taktów basowych, to mam poczucie, że soundtrack każdej z tych części jest dosyć różny od oddzielną siebie historią. Tak. Nie. Dlatego jest trudno jest mi bardzo odnieść się do twojego pytania, bo ja nawet nie łączyłbym tego nawet w takie trójki, że są traki od 1 do 3, potem 4 do 6.
bo zawsze miałem takie poczucie, że w tym takim kompozycji i klimacie, okej, okay, to jest muzyka Uematsu, ale to, co też było fajne w jego muzyce, to jest to, że każda część Final Fantasy, do której tworzył muzykę, ma wyjątkowy troszeczkę klimat i bardzo wyjątkowy feeling poniekąd, który jest dopasowany troszkę do tematyki tej gry i może te gry nie wyróżniały się jakoś pod względem fabuły, jeśli chodzi o te odsłony od 1 do 3. Natomiast właśnie muzyka była jedną z tych rzeczy, które gdzieś tam pozwalały tym częściom troszkę wyjść poza ten jeden taki schemat, nie? Że nie czuliśmy, że okej, dwójka jest tylko jedynką z nieco zmienioną mechaniką, ale w sumie to jest to samo, nie? Tak bym to określił. Jasne. No i wiadomo, jeszcze mamy trójkę, Eternal Wind, już wspomniany wcześniej przez Pablo, no i Crystal Cave. Ale ja mam takie wrażenie, zaraz oddam też głos Nafcie i Pablo, ja mam takie wrażenie, że jedynka, właśnie to jest, że dopiero od czwórki, czwórka, piątka i szósta odsłona, to są naprawdę, dostajemy bohaterów z krwi i kości, tak? I też jakby dostajemy starali się już poważną jakąś tam, powiedzmy, fabułę, pierwsze miłosne dylematy, przez to też zostały później dodatkowo utwory skomponowane, o których też dzisiaj pewnie porozmawiamy, i one były inspiracją później do kolejnych odsłon, kiedy Uematsu, bo to też trzeba powiedzieć, on też po części siebie momentami plagiatował i pokazywał to w kolejnych odsłonach. Jakoś się też za bardzo z tym nie krył, ale mam właśnie takie wrażenie, że te pierwsze trzy odsłony są poświęcone jakby temu światu, który nas otacza, gdzie na przykład czwarta, piąta, szósta odsłona to są już części, gdzie mamy fabułę, mamy bohaterów i pod tych bohaterów są już skomponowane też utwory, tematy bohaterów tak naprawdę też jakby się pojawiają. I czy ty, Nafta, z takim stwierdzeniem byś się zgodził faktycznie? Przepraszam cię, Nafta, jeśli mogę jeszcze coś dodać, bo jedna rzecz mi przyszła gdzieś tam do głowy, a ja jestem osobą, której uciekają rzeczy z głowy, jak ich nie wypowie czasem, że chciałbym zwrócić jedną uwagę, że tak jak Mariusz tutaj mówił, że okej, fabuła, postacie, głębsza historia, to dopiero zaczęły się od czwórki, co wydaje mi się bardzo wyjątkowe, że właściwie od pierwszej części Final Fantasy ta muzyka była ważna i była na bardzo wysokim poziomie mimo wszystko i mam wrażenie, że muzyka komponowana do tej gry miała równorzędną wartość do gameplayu przy powstawaniu tego projektu, nie? Że dopiero tak naprawdę przy czwartej części zaczęliśmy mieć większy world building, ale sama muzyka już była na wysokim poziomie od samego początku i to jest też dosyć taki duży ewenement, myślę, w latach 80. Tak, ja nie umniejszam temu, ja się 100% zgadzam z tobą, że muzyka była zarówno ważna, jak inne pozostałe elementy, dlatego mi się wydaje, że to wszystko ze sobą współgrało, no i też to jakby odniosło sukces. Nafta? Zgadzam się z tym, może właśnie, że ty mówisz, że ona musi oddać, bardziej oddaje świat. I jestem w stanie się zgodzić, ale tutaj też trzeba, dla mnie takim słowem kluczem przy tych wczesnych finalach, i to dotyczy wszystkich poziomów tej gry, i zgadzam się z Mateuszem, że muzyka jest jakby na równi na przykład z grafiką, nie? Że to wszystko działa. I teraz właśnie, jak oddać coś w tak ograniczonym otoczeniu, nie? Czyli wywołać pewne emocje. Więc tutaj na przykład Uematsu, on, podejrzewam, że on miał takie dylematy, w których momentach ja mogę uprościć pewne rzeczy, żeby to było bardziej czytelne, w których momentach ja mogę się pokusić o coś bardziej złożonego, ale mimo wszystko mając na uwadze i ograniczenia technologiczne. I to, że my tutaj rozmawiamy w kontekście cały czas zupełnie nowego medium. Nawet na początku lat 90. Przepraszam, kiedy się trójka pokazała? Czy to są jeszcze lata 80., czy to są... Trójka się pojawiła w 1990.
Dwa lata tak, po dwójce. W zasadzie to wciąż są lata 80, nie? Jakby tutaj, jak się rok zmienia, to nie zmienia się tak naprawdę kulturowo dekada. To jest proces bardzo płynny, który może trwać nawet kilka lat. Natomiast dla mnie to, co jest niesamowite w tej muzyce, w tych kryształowych finalach, jest właśnie to, z jakim mistrzostwem one dobierają. W sensie ja od razu wiem, co jest przekazywane w tej scenie. Ja od razu wiem, i to jest czytelne dla mnie, dla osoby, która słucha tej muzyki z perspektywy czasu, z perspektywy kultury, zupełnie innej kultury, bo to też jest przecież ważne. I ja od razu wiem, o co chodzi. I to jest dla mnie też bardzo ważny aspekt tych wczesnych, muzyki we wczesnych finalach, że ona wykonuje dużo pracy, tutaj na przykład Mateusz też trochę poruszył to, że ona wykonuje dużo pracy, którą dzisiaj wykonuje lore, którą dzisiaj wykonuje grafika, którą dzisiaj wykonuje masa voice acting, wiecie, to są wszystko rzeczy, które dzisiaj jest o wiele łatwiej w grze opowiedzieć historię, wywołać emocje. To jest wszystko bardzo łatwe, bo my mamy taki szereg narzędzi, że czy chcesz to opowiedzieć ascetycznie, czy chcesz opowiedzieć realistycznie, masz całą torbę narzędzi. Możesz być nawet solo indie developerem i masz te narzędzia. Wtedy ten dylemat wydaje mi się fascynujący. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby człowiek, który gra w tę grę, poczuł określoną rzecz? Albo żeby zrozumiał określoną rzecz? I tutaj Uematsu wychodzi z tego wyzwania zwycięsko, bardzo zwycięsko, bo nie tracąc przy tym na przykład przebojowości, bo wiele z tych motywów to są motywy, które pamiętamy do dzisiaj. I naprawdę jakby one robią wrażenie tą swoją ponadczasowością, ale dla mnie to, że to jest takie czytelne, to jest bardzo imponujące i bez tej czytelności te gry nie byłyby aż tak kapitalne. I wracając do tego, co Pablo mówił o Dragon Questie, absolutnie się zgadzam, mimo że jestem fanem Dragon Questa, to Dragon Quest jest dla mnie takim comfort food, nie? To jest taki, kto nie jest tutaj fanem jest Dragon taki, Questa? Wiecie, dobry obiad, co mama robi, nie? I niezależnie od tego, czy 94, czy 2023, to ten obiad będzie dobry. I tak trochę jest z Dragon Questem dla mnie. I ta muzyka z kolei w Dragon Questie jest... Nie chcę, żeby to zabrzmiało degradująco jakoś, ale ona jest często banalna. Ale ona musi taka być, bo to jakby to pasuje do tego wszystkiego. Bo emocje, które i historie, które są pokazywane w Dragon Questie, według mnie one są trochę bardziej powierzchowne, trochę bardziej, one są czytelne jeszcze bardziej od razu, tak bardzo, 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 bardzo jakby to ująć. Że one są takie od razu przyjemne dla odbiorcy, wiecie, o co chodzi, a w finalu jest pewnego rodzaju na przykład mistyka założona, jest pewnego rodzaju niedopowiedzenie, które mimo wszystko nie skreśla tej czytelności i dla mnie to jest jakiś dowód na ponadczasowość tego, bo mówimy o latach 80. tutaj nie chcę być zbyt przesadnie nam popsuć humor, ale to jest ponad 30 lat, 35, tak? To są całe nasze życia tak naprawdę. I wracając do tego, absolutnie od razu wiemy, o co chodzi, co to jest za emocja. I dodatkowo dzisiaj w grach takich, nie wiem, Chained Echoes, w jakichś takich indie RPGach, które mocno czerpią z tych klasycznych japońskich RPGów, jest ta sama filozofia bardzo często, czyli tej emocjonalnej klarowności. I wydaje mi się, że to jest bardzo duży wkład Uematsu w muzykę do gier ogólnie. Właśnie jak przekazać emocje klarownie i dla każdej osoby, która gra w tę grę, bo trzeba też pamiętać, że ci ludzie, tu jest pewien utylitaryzm założony w tym procesie artystycznym, to on musi być utylitarny, no bo to jest coś, co ostatecznie ma działać w jakiś określony sposób. I Uematsu, absolutny mistrz i tego, że zrzuca banger, i tego, że jest ekspresja artystyczna, bardzo charakterystyczna, że my wiemy, że to jest autor muzyki. Słyszysz jakieś dźwięki, duża szansa, że rozpoznasz, że to jest Uematsu, a jednocześnie to jest bardzo utylitarne, to jest bardzo czytelne, to jest bardzo od razu dla każdej osoby, niezależnie od szerokości geograficznej, niezależnie od
kart w kalendarzu, od razu wiemy, o co chodzi i to jest super. Paweł, a jak ty to byś ze swojej perspektywy, czy zgodziłbyś się ze swoimi przedmówcami? Za to zanim to muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, Mariusz, że w tej swojej wyliczance nie wymieniłeś fanfarów. Wiesz co, fanfary ja żebym się wytłumaczył. Fanfary są bardzo ważne, ale ja je specjalnie zostawiłem na kolejną odsłonę podcastu o Final Fantasy. A ja ci nie ufam. A ty mi nie ufasz. Więc teraz wymieniam. To jest wszystko przygotowane, ale nie, słuchaj, dobrze, że mówisz. Tu wszystko zostało wyreżyserowane, tak? Dobra, to jeśli wracając do tematu, pamiętam tak, jeśli chodzi o te pierwsze trzy odsłony finali, to muzyka odgrywała, tak z mojej perspektywy, odgrywała jedną taką rolę. Miała być w czymś w rodzaju dopełnienia do opisu świata. Tak naprawdę, czyli budowania tego świata, budowania tego poczucia, że wychodzimy do tego ogromnego obszaru, jakim jest ten wielki świat, i mamy go zwiedzać, mamy go odkrywać, czuć po prostu przygodę i to po prostu słychać w tym, pamiętacie, ten pierwszy utwór, który nam gra, kiedy wychodzimy z tego zamku, z tego miasta i słyszymy tę pierwszą taką melodię, która nam towarzyszy właśnie w tym otwartym świecie, no jest wesoła, jest taka upbeat, jest taka mocno adventure, tak, daje nam po prostu znać, że czeka nas przygoda. I słychać, że ta muzyka oczywiście ewoluuje w kolejnych odsłonach, ona brzmi inaczej, ale pełni mimo wszystko tę samą funkcję. Mamy czuć, my jako gracze mamy czuć, że mamy przeżywać przygody, mamy odkrywać ten świat, który został przed nami otwarty. To się oczywiście zmienia, kiedy pojawia się Final Fantasy IV, kiedy ta wajcha zostaje przerzucona w tę drugą stronę i muzyka ma towarzyszyć historii opowiadanej w grze. Dostajemy motywy postaci, ta muzyka jeszcze bardziej uwydatnia historię, uwydatnia to, co widzimy na ekranie, te emocje, o których wcześniej również Paweł też mają tutaj potężne znaczenie, tak? Ja do dzisiaj przeżywam te same rozterki, które przeżywał na przykład Celeste z Final Fantasy VI, to jak spada na przykład z tego klifu, to jest potężna rzecz, a jeśli słyszymy jeszcze ten motyw, który przygrywa w tle, no to to już jest to jest coś, co po prostu mocno uderza. I widać, że w pierwszych trzech częściach Final Fantasy trochę szukało tej tożsamości, ale też wynikało to z tych ograniczeń mimo wszystko sprzętowych. Nie można było sobie pozwolić na wiele, ale mimo wszystko Umatsu myślę, że wywiązał się z tego podstawowego zadania, żeby stworzyć taką muzykę, która nam towarzyszy w przeżywaniu przygody. To było najważniejsze, to był najważniejszy cel tych, w zasadzie wszystkich gier, które wyszły na 8-bitowe konsole, zwłaszcza na NES-a. Mamy przeżywać przede wszystkim przygodę. Przeżywanie historii, przeżywanie historii opowiadanych przez konkretne postaci pojawiły się dopiero w grach 16-bitowych. Tak naprawdę. Ale i tutaj Umatsu, no myślę, wykonał kawał potężnej roboty. Ale zanim to rzeczywiście dotarło do tego punktu, zanim Umatsu rozwinął skrzydła i mógł sobie pozwolić na znacznie więcej, no to najpierw musiał oczywiście uporać się z tym pierwotnym zadaniem, no i oczywiście z tymi ograniczeniami technicznymi. No tak, no i tutaj właśnie sprawnie przechodząc, bo już powoli zmierzamy ku końcowi naszej dzisiaj pierwszej części o muzyce do Final Fantasy. No mamy Final Fantasy 4, czyli 1991, później Final Fantasy 5, 1992 i dwa lata później pojawia się praktycznie chyba u progu generacyjny konsoli SNES, czyli 1994 Final Fantasy 6. No i w tych wszystkich trzech odsłonach, co ja już wcześniej powiedziałem, bohaterowie dostają własne tematy, tak? Mamy Final Fantasy 4, czyli Red Wings, Team of Love, Rydia, Battle with the Four Friends i Trojan Beauty. Później pojawia się Final Fantasy 5, czyli Mambo de Chocobo, czyli kompletna rewizja tematu.
No i chyba jeden z najważniejszych wówczas bitewnych tematów przed tym, jak jeszcze się Final Fantasy VI pojawiła, czyli Battle of the Big Bridge, czyli Battle with the Gilgamesh w niektórych podtytułowych ścieżkach dźwiękowych. Później mamy Mogul Team, Ending Team Different, no i szóstka, czyli Phantom Forest, Kids Run Through the City, Terra Team, Tina Team, Aria di Mezzo, czyli pierwsza chyba w historii operowy utwór, który się pojawił w grach wideo w wersji takiej, nazwijmy to, chiptunowej, Searching for Friends, no i oczywiście przegenialna też operowa wersja tematu bitewnego Dancing Mat. Operowa, no bo też same jakby tam instrumenty, organy się pojawiają, przynajmniej to, co ma przypominać nam organ. No i panowie, no dostajemy praktycznie ostatnie trzy części, a szczególnie szósta część, bo chyba jest najważniejsza dla całej serii, bo pojawiła się u progu, kiedy Final Fantasy VII się pojawia, ale o tym oczywiście będziemy w kolejnym odcinku rozmawiać. No ale jakby nie trzeba powiedzieć sobie szczerze, te trzy ostatnie części miały ogromny wpływ na całą serię Final Fantasy, bo one chyba, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, jeżeli chodzi pod kątem muzyki, miały bardzo ogromny później wpływ na Uematsu przy pisaniu kolejnych następnych odsłon, czyli mowa tutaj o Final Fantasy 7, 8 i 9, bo jakby nie patrzeć, szóstka miała bardzo duży wpływ na to, jak później muzyka w siódemce brzmiała, natomiast w dziewiątka, no to wiemy, że to jest taka troszeczkę rewizja i trochę takie nostalgiczne powroty Uematsu do tych starszych odsłon Final Fantasy. No ale na razie skupmy się na tych ostatnich, czyli pod sam koniec naszej rozmowy chciałem jeszcze z wami porozmawiać o tej muzyce, do tej czwartej, piątej, szóstej części. Jak z waszej perspektywy ta muzyka się wtedy jakby zmieniła między tą czwórką, piątką i szóstką i jakie miała później wpływy na to, jak Uematsu zaczął pisać muzykę? Nafta? Odnoszę wrażenie, że ona jest o wiele bardziej konkretna, w sensie, że ona już podlega, szczególnie to w szóstce słychać, to chyba, ja też przyznam się, że w czwórkę nie grałem, bo nie wiem, czy poza Pixel Remasterem jakoś tak, może na PSP było, ale nie, niestety nie grałem. Natomiast no, szóstka dla mnie jest taką bardzo przełomową rzeczą, również pod równym względem, że to jest chyba najbardziej narracyjna gra z tych wszystkich, o których rozmawialiśmy do tej pory, więc te wszystkie utwory, one dla mnie one mają wiele większe znaczenie w kontekście scen, konkretnych scen, które się rozgrywają. I tutaj mówiliśmy dużo o tym, że ta kryształowa trylogia, że to jest bardziej o świecie. Tutaj to jest takie bardziej konkretne i to jest chyba najbardziej zbliżone do takiego soundtracku, jak tak go rozumiemy jako soundtrack, tak jak nie wiem, soundtrack filmowy, nie? I przede wszystkim oczywiście dla mnie ta muzyka jest związana z bardzo konkretnymi rzeczami, czyli mamy, wiadomo, duch, ten pociąg, nie, z duchami od razu przed uszami staje mi ta kompozycja. Jest opera. Mówisz, nie wiem, czy wcześniej była w JPEG-u scena w operze, może nawet była, ale czy była opera, dosłownie, gdzie leci opera, jest jakby wszystko tak powiązane, nie wiem. Wydaje mi się, że on tutaj się wykształcił w tej kolejnej trylogii. W nim się kształci narrator muzyczny. W nim się coraz mocniej jakby on ten rodzaj umiejętności swojej. On opowiada historię tą muzyką, jeszcze bardziej konkretną historię, związaną z jakąś sytuacją. I oczywiście, absolutnie można i trzeba nawet słuchać tej muzyki w oderwaniu od gry, ale ona jest tak mocno powiązana do mnie z tymi konkretnymi momentami, tutaj mówię głównie o szóstce, i to jest coś, co... Szóstka oczywiście jest pod wieloma względami przełomowym tytułem, nie tylko pod względem muzyki, to jest ogólnie po prostu bardzo ważna gra. I siłą rzeczy
Ja nie wiem, tam oni chyba bardzo, bardzo dopracowali to wszystko, ten sposób pracy między sobą w Squaresoftcie. Nie znam za dobrze. Tak, no przenieśli się też do większych, chyba do Ginzy, ja już raz nie pamiętam dokładnie, bo oni zmieniali te lokalizacje tej firmy i coraz, wiadomo, z biegiem czasu, jak kolejne odsłony wychodziły, popatrzmy, panowie, jak bardzo krótko wychodziły te części między sobą. My mamy rok, dwa lata, tak? Szóstka powstawała, prawdę mówiąc, teoretycznie można by powiedzieć, że dwa lata, może nawet i wcześniej, że Sakaguchi już wcześniej miał pomysły na to, jak ta dana odsłona będzie wyglądać. Mnie zawsze bawi ten taki prześmiewczy film Mega 64, pokazujący Sakaguchiego, jak siedzi w pokoju i tylko przychodzi dyrektor, żeby kolejne odsłony klepał, a on chciał być tylko raperem. No więc tutaj odsyłamy was do tego filmu. A ja nie wiem, no ja na pewno się też zgodzę z tym, co ty zacząłeś, że te ostatnie trzy odsłony z tej, powiedzmy, z szóstki, tak, z tej całej kompletnej szóstki, te trzy ostatnie odsłony, czwarta, piąta, szósta część, miały bardzo ogromny wydźwięk i bardzo były poważne. No to trzeba sobie szczerze też powiedzieć, mimo tej japońskości takiej, jaką dostawaliśmy zazwyczaj w tamtym właśnie, to, że szóstka, ona jest wręcz szokująco smutna miejscami, to jest coś, co... No tak, jesteśmy świadkami apokalipsy. Apokalipsy, też te jakby te perturbacje, przez które przechodzą bohaterowie, bohaterki, one też, to jest tak odległe, my tutaj mówiliśmy o Dragon Questie, to jest bardzo odległe od Dragon Quest, ale to jest nawet bardzo odległe od piątki, która miała taki trochę chyba awanturniczy, przygodowy jeszcze charakter. No i tutaj to też na pewno daje większe pole do popisu kompozytorowi, prawda? Kiedy też wchodzimy na nowy obszar emocjonalny, który można eksplorować. To, co Pablo mówił wcześniej, czyli tu już jesteśmy na etapie tych muzyki dla postaci, muzyk i właśnie to jest to się pogłębia. Dla mnie ta ewolucja od jedynki do szóstki to jest pogłębianie ładunku emocjonalnego tej muzyki i ta szóstka jako taki szczyt właśnie tego, nie chcę już mówić o siódemce, bo wiadomo, będziemy mówić później, ale trochę się też technologia tam zmienia i wtedy jest łatwiej i ten przeskok też emocjonalny, łatwiej jest wytyczyć linię między szóstką a siódemką niż między poprzednimi, a tymi, które wychodzą później, bo jednak tutaj mamy do czynienia z głębią emocjonalną, której wcześniej nie było, z głębią narracyjną, której wcześniej nie było, z głębią wizualną, której wcześniej nie było. To jest wszystko nowa sytuacja i ta nowa sytuacja zdecydowanie odnajduje się w muzyce. Absolutnie. I tutaj Uematsu pogłębia to wszystko, co się da i wspaniale to wszystko brzmi i jest przełomowe i jak ludzie myślą o muzyce z Finala, to myślą o muzyce z Finala szóstki, siódemki, myślę głównie. Mateusz, chciałbyś tutaj swoje trzy grosze do tego, co już tutaj zostało powiedziane, jeżeli chodzi o mnie i Naftę? Już sobie tak z grubsza tutaj z wami się zgadzam, natomiast to, co bym jeszcze dodał, to jeśli myślimy o muzyce jako o też takiej muzyce growej, zwłaszcza do JRPG-ów jako o jednym z takich poziomów storytellingowych, to ja bardziej to przejście pomiędzy trzema pierwszymi grami, a 4, 5, 6, tak jak mówiłem, no, dla mnie każda część jest troszkę oddzielna, natomiast to, co jest bardzo uważalne, to bym muzycznie porównał trochę, tak jak w grafice mieliśmy przejście od 2D do 3D, nie? Kiedy w Final Fantasy pojawia się ta bardziej szczegółowa, bardziej rozbudowana historia, gdzie już próbujemy przekazywać uczucia, to też Uematsu dostaje tak jakby kolejny wymiar, z którym może pracować, nie? I przez to ta muzyka wydaje się spójniejsza, bardziej bogata, bo nie tylko ilustruje wydarzenia na ekranie, które są dosyć proste, nie tylko tworzy gdzieś klimat do tego, co dzieje się na ekranie, ale też dużo bardziej spójnie pracuje z opowiadaną historią, bo ta historia właściwie jest. Dużo bardziej współpracuje z emocjami, uczuciami.
to jakby dostaje dużo większe pole manewru podczas pisania tej muzyki, nie? Tak bym to określił. Mm-hmm. Pablo, a ty na sam koniec jeszcze coś chciałbyś tutaj dorzucić? To samo co Mateusz, czyli z grubsza bym się zgodził, ale dorzucę jeszcze takie swoje trzy grosze. I to już jest właśnie ten moment, kiedy Final Fantasy no, zmienia ten sposób narracyjny. Tak? To nie jest tak jak w trzech pierwszych częściach, że mamy historię o bandzie dzieciaków, które ratuje świat, tylko no, już dostajemy znacznie poważniejsze historie. Dla mnie pamiętam takim największym szokiem, kiedy odpaliłem Final Fantasy 4 i dostałem na dzień dobry, wiecie, najazd Red Wingsów na Missidia i to było takie, o Boże, co tam się dzieje. A dalej, im dalej w las tym było coraz lepiej. No i właśnie to jest to, co mówię, to już powoli odchodzimy, znaczy powoli już w zasadzie odchodzimy od muzyki, która ma nam towarzyszyć w zwiedzaniu świata, w tej przygodzie i tak dalej, a tu już mamy do czynienia z muzyką, która jest nastawiona pod głównych bohaterów, pod historię. Tak, Final Fantasy IV był takim, myślę, pierwszym takim kamieniem, najważniejszym kamieniem milowym, a takie potężne rozwinięcie i myślę takie opus magnum samego Umatsu, tak moim zdaniem, jeśli chodzi o tę erę pikselową, no to jest właśnie Final Fantasy VI, gdzie dostajemy naprawdę potężny ładunek emocjonalny związany z samymi postaciami. To co właśnie Paweł powiedział, że każda z tych postaci ma swój własny motyw główny. Tak? No i chyba to też najważniejsze, najważniejsze, to to, że ta gra w zasadzie nie ma jednego głównego bohatera. Tak naprawdę. Wiecie, oczywiście poznajemy Terrę, która na początku, na samym już początku jest przedstawiona w taki sposób, jakby to ona była takim centralnym punktem fabularnym, a to się okazuje, że nie, bo bywa taki moment, kiedy Terra po prostu znika gdzieś z połowy gry i później wybieramy sobie inną postać. I to jest chyba też, to jest takie celowe zagranie ze strony Square Enix, że to ty tak naprawdę, graczu, wybierasz sobie swoją własną ścieżkę, swoją własną fabułę. Kto według ciebie jest tym głównym bohaterem szóstego finala? No i dzięki temu ta muzyka ma takie potężne znaczenie, zwłaszcza jeśli poznajemy historię tych postaci. I tu dla mnie taki najważniejszy, najbardziej kluczowy moment, kiedy doszedłem do takiego ostatecznego wniosku, że muzyka w szóstym, zwłaszcza w finalu, ma ogromne znaczenie również pod kątem narracyjnym, no to właśnie ta nieszczęsna scena w operze. Ja już napisałem na Game Music taką analizę tej sceny operowej, ale mogę to w dużym skrócie opowiedzieć. To chodzi o to, że Celeste, czyli jedna z bohaterek, została wkręcona w to, żeby zagrać jedną z postaci w tej sztuce, Maria i Draco. Ona oczywiście gra Marię i ona tam śpiewa o swoim życiu, czyli o życiu Marii, ale jeśli się przeanalizuje słowa, jeśli się wsłucha również w melodię, która jest tak naprawdę melodią główną Celeste, no to można wyczuć, że Celeste śpiewa tak naprawdę o swoim własnym życiu. I to było coś, co mnie po prostu zmroziło. Nie tylko to, jak ta cała scena wygląda, jak ona brzmi, ale to, że ona ma duży związek z jedną z postaci. To było coś, co po prostu rozwaliło mój mózg i prawie zatrzymało moje serce, dosłownie. Ale tu widać, że Umatsu naprawdę mocno stanął na wysokości zadania, jeśli chodzi o muzykę właśnie do tych ostatnich odsłon finala, ale myślę, że szóstka to jest właśnie taki jego chyba najważniejsze dzieło. Taki jeszcze jeden malutki wtręt. Ja pamiętam, jak ProJared zrobił materiał o Final Fantasy VI i kiedy przedstawiał każdą kolejną postać, mówił, że w trakcie, kiedy poznajemy jego historię, odgrywana jest taka i taka melodia, która jest, no, jak powszechnie wiadomo, najlepszym utworem w całej grze. No i się okazuje, że tak naprawdę każda postać ma taką melodię i każda z nich jest określana przez niego jako najlepsza w całej grze. Tam nie ma jednej najlepszej melodii, bo tak naprawdę cały soundtrack szóstki jest najlepszy po prostu.
No tak, ja też się pod tym podpisuję. Prawdę mówiąc, musielibyśmy poświęcić kolejną godzinę na to, żeby robić analizę utworów. I to co, że ten przykład dałeś, no to jest tylko najlepszy dowód tego, że Uematsu no, z głową pisał te utwory, a Hironobu Sakaguchi, no to jednak to jest człowiek, który miał wizję, którą spełnił, no i przez to też zainspirował masę deweloperów, którzy teraz pracują przy grach wideo. Panowie, jakże tym pięknym akcentem będziemy musieli dzisiaj kończyć naszą pierwszą... Byłby piękniejszy, gdybyśmy wszyscy zaśpiewali ten motyw z opery razem. Uwaga, czekajcie, to na raz, dwa, trzy... Ale nie, ale zrobimy coś łatwiejszego, panowie, to zrobimy coś łatwiejszego. Na raz, dwa, trzy zrobimy fanfary. Jesteście gotowi? Uwaga. Na raz, dwa, trzy, uwaga. Fanfary? Raz... Tak, fanfary robimy. Raz... O, czekaj. No. To patrzcie, kiedy będziecie gotowi, drodzy... Ja jestem gotowy. Dobrze. Okej, okay. Uwaga, na trzy. Dobrze. Raz... Czekaj chwilę. No. Co się dzieje? Czekajcie. Tak bardzo nie chcesz tych fanfar. Ja mam jakiś problem techniczny. Chyba nie, bo... Robimy to najprostsze, pamiętajcie, tak? To... Mateusz jedzie w tunel. Tak, nie dołączy. Właśnie, coś nie słyszę, bo. Halo, wóz, czy to się dzieje? Czyli co, wszyscy gotowi, Mateuszu? Moment, to będzie. To Mateusz, zanim będzie gotowy, to ja wam powiem tak, co przyniesie przyszłość? No przyniesie przyszłość bardzo coś ciekawego. To, o tym już poznacie jakby w kolejnej odsłonie naszej audycji podcastu Słuchaj Gier, gdzie będziemy mówić o muzycznej Odysei z serii Final Fantasy, część druga. Dzisiaj rozmawialiśmy o pierwszej części i jak zawsze oczywiście zachęcamy was do subskrybowania i śledzenia naszych kanałów, a szczególnie naszych wydarzeń, które organizujemy i tudzież jeżeli dotrwaliście do samego końca, no to pozwolę sobie jeszcze na autopromocję. Po prostu zachęcamy was do udziału w tym koncercie Final Fantasy, bo po blisko 10 latach muzyka Final Fantasy znowu wybrzmie na salonach tutaj, tym razem we Wrocławiu, w Narodowym Forum Muzyki 14 października, godzina punkt 19. No, szykujemy dla was masę muzycznych i nie tylko niespodzianek, no ale będziecie mogli w pięknym wykonaniu Orkiestry Narodowego Forum Muzyki usłyszeć odsłony Final Fantasy 6, 7 i 10. Mateuszu, gotowy? Tak, miałem problem techniczny. Fantastycznie. Natomiast jeszcze jedno pytanie, tak. zanim skończymy, żeby tradycji stało się zadość. Paweł, czy kupiłeś wreszcie Grandia HD na Switcha w pudełku? Weź! Ja mam, mogę mu pożyczyć, ja Mateusz. Ale Mateusz mi wypuścił. Będę to robił, dopóki nie kupisz. A tym bardziej, że teraz ścieżka dźwiękowa się pojawiła. Z Grandi dwójki, więc jest do kupienia. Wyo Records. Dobrze, panowie, na raz, dwa, trzy. Dla naszych widzów, słuchaczek i słuchaczy. Na raz, dwa, trzy, uwaga. Raz... Dwa, trzy. Nigdy już tego nie róbmy. Jakże tym. Tak jest. Jakże tym muzycznym akcentem pokazującym, na jakim poziomie jest edukacja muzyczna w Polsce. Życzymy wam, drogi słuchacze, drogi słuchaczki, miłego popołudnia bądź wieczoru, bądź poranka. Dziękujemy, że nas słyszeliście. Z tej strony mieliście okazję usłyszeć niezawodnego Mateusza Gołę. Dziękuję bardzo. No i oczywiście Pawła Klimczaka, aka Nafta. Hej, hej, dzięki za zaproszenie. No, z tej strony jak zawsze wasz wierny samuraj, kłania się w pas, Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnej odsłonie podcastu. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.